Chciałam zacząć dzisiejszą rozmowę od tematu gminnego programu rewitalizacji, ponieważ gmina, łącznie tak jak wiele innych samorządów, przygotowuje taki program. Na jakim etapie są prace i co będzie się w nim znajdować? Więc podobnie jak inne samorządy, zabraliśmy się za przygotowanie takiego programu rewitalizacji. On jest wpisany na listę w Urzędzie Marszałkowskim i na chwilę obecną czekamy, kiedy będzie możliwość pozyskania jakichś środków, żeby te elementy, które są ujęte w tym planie, zacząć realizować. Jakie są te elementy w tym planie? Najważniejsze to rewitalizacja przestrzeni przyrynkowej w Jaśliskach na cele społeczne, edukacyjne, kulturalne i gospodarcze, podnoszenie kompetencji osób dorosłych, poprawa dostępu dla usług wsparcia rodziny, jak też rewitalizacja płyty rynku, adaptacja budynków na cele edukacyjne i kulturalne, budowa sieci kanalizacyjnej dla całej gminy, udział w modernizacji drogi powiatowej relacji Jaśliska-Czeremcha pod kątem turystycznym, jak też kontaktów z sąsiadami z południa, czyli ze Słowakami. Myślimy też o dobudowie takiego elementu do budynku szkoły z przeznaczeniem na przedszkole. Jeżeli chodzi o rewitalizację rynku, co miałoby obejmować? Rewitalizacja ta obejmie całą płytę rynku, zarówno teren wokół ratusza, który jest własnością osoby prywatnej, jak też pozostałe części przylegające od strony południowej, północnej i zachodniej. Mówi Pan, że obecnie program czeka na pozytywną decyzję, więc gdy ta decyzja będzie pozytywna, jaki jest kolejny krok, jeżeli chodzi o tę pracę? Decyzja jest pozytywna w tym sensie, że program jest wpisany na listę wojewódzką, czyli zarząd województwa podjął uchwałę, w której wpisał nasz program rewitalizacji do tego całego projektu wojewódzkiego i czekamy teraz na możliwość pozyskania środków, czyli na nabory, czyli ogłaszane nabory na realizację. Taki nabór jeden się odbył już we wrześniu, no ale jeszcze nie mieliśmy gotowej dokumentacji, żeby można było aplikować. W tym planie znajdują się także tematy związane z infrastrukturą drogową. Czy według Pana stan dróg na terenie gminy jest dobry? Ogólnie można tak powiedzieć, że stan dróg na terenie gminy jest zadowalający. To są drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi wojewódzkie. Jedna główna droga przebiega od zachodu na wschód, Tylawa Komańcza i dalej na wschód, jak też od strony północnej, od strony Rymanowa do skrzyżowania w Daliowej. Nawierzchnie na tych drogach zostały wymienione w całości, można powiedzieć, że są w bardzo dobrym stanie. Problemem drogi wojewódzkiej jest brak chodnika i tu czynimy starania, żeby przekonać zarządcę tej drogi na to, żeby przynajmniej po jednej stronie taki chodnik w tych terenach, gdzie najczęściej jest używany przez pieszych, żeby taki chodnik przy naszym oczywiście też udziale wybudować. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to dzięki staraniom i współpracy ze starostem powiatowym na jesieni tego roku udało się wyremontować długo oczekiwaną drogę relacji Wola-Wyżna, to jest ponad 4 km. I ta trasa o tyle jest ważna, że służy także turystom, którzy chcą odwiedzać ten zakątek naszej gminy, a ta droga prowadzi dalej poza Wolę-Wyżną w kierunku Jasiela, gdzie są bardzo cenne przyrodniczo miejsca, tak zwane źródliska Jasiołki, jak też i inne związane z środowiskiem przyrodniczym. Mankamentem drogi powiatowej drugiej, która jest na terenie naszej gminy, to droga relacji Jaśliska granica państwa, czyli Czeremcha. I tu liczymy również na zrozumienie i współpracę nowego zarządu powiatu, że wspólnie uda nam się znaleźć sposób na to, żeby tą drogę wyremontować i umożliwić nie tylko naszej gminie, ale także pozostałym na kontakt ze Słowakami, czyli jest to najkrótsza droga w kierunku Medzilaborec i dalej na południe. Zmienimy troszeczkę temat. Jak wygląda infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie gminy? Jeżeli chodzi o to zagadnienie, to 3 miejscowości na terenie naszej gminy mają własne oczyszczalnie ścieków. Są to miejscowości popegerowskie, gdzie te sprawy były załatwione jeszcze w latach 60. i 70., czyli Szklary, Moszczaniec, Wola-Wyżna i osiedle na Woli Niżnej. Jeżeli chodzi o pozostałą część gminy, czyli tą
sporą część, to na przestrzeni ostatnich 4 lat dwukrotnie składaliśmy wniosek o dofinansowanie na budowę sieci ogólnospławnej, sieci kanalizacyjnej, ale niestety nie udało nam się pozyskać środków finansowych. Mamy wybudowaną, oddaną do użytku w roku 2015 oczyszczalnię ścieków daliowej i na chwilę obecną realizujemy tą część naszych zadań w postaci odbioru ścieków od mieszkańców wozem asenizacyjnym. Tak to wygląda. W sierpniu bieżącego roku gmina unieważniła przetarg na realizację projektu wsparcia energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Jaśliska, Lesko oraz Rymanów. W jaki sposób ten projekt był później realizowany? Czy przetargi się rozstrzygnęły i jakie są założenia tego projektu? Projekt ten realizujemy wspólnie z gminą Rymanów i z gminą Lesko. Liderem jest gmina Lesko i to było pierwsze unieważnienie. Potem było jeszcze drugie i obecnie jesteśmy na etapie oceny trzeciego przetargu. Wszystko wskazuje na to, że w dwóch częściach zostanie on rozstrzygnięty pozytywnie, czyli fotowoltaika oraz kotły. Natomiast co do pozostałych elementów, czyli instalacje solarne, jak też powietrzne i gruntowe pompy ciepła, to najprawdopodobniej będzie ogłoszony jeszcze kolejny dodatkowy przetarg. Nasz udział w tym projekcie to jest niewielka jego cząstka, gdyż całość zadania to jest kwota ponad 10 milionów. Natomiast jeżeli chodzi o naszą część, to jest to kwota 1 415 000. I to jest projekt skierowany dla mieszkańców? To jest projekt skierowany tylko dla mieszkańców. Jaki jest stan szkół na terenie gminy? Na terenie gminy jesteśmy jedną z niewielu gmin, może jedyną, gdzie mamy jedną szkołę. Jedna szkoła gromadzi zarówno dzieci przedszkolne, jak też ze szkoły podstawowej. W bieżącym roku szkolnym jest ostatni oddział gimnazjum, więc jeżeli chodzi o tą sprawę, to mamy jak gdyby to scentralizowane i brakuje nam jedynie tej części stricte takiej, którą można było przeznaczyć na przedszkole, gdzie ta opieka nad dziećmi z dziećmi 3, 4 i 5-letnimi mogłaby być wydłużona do więcej niż 5 godzin. Gmina starała się o jakieś dofinansowanie, żeby rozwinąć ten projekt? Mamy opracowany na chwilę obecną projekt, mamy pozwolenie i mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki na to, żeby wykonać ten plan. Jest to kwota około 1 000 000 zł, więc będziemy szukać różnych możliwości sfinansowania tej inwestycji. Jeżeli jesteśmy już przy dofinansowaniach, o jakie właśnie jakie wnioski gmina składała o dofinansowanie, jakie udało się ostatnio otrzymać? Ubiegaliśmy się o dofinansowanie na rozbudowę domu ludowego w Jaśliskach i na przestrzeni ostatnich 2 lat otrzymaliśmy odpowiednio 400 i 300 tysięcy złotych i ta kwota jest już widoczna w postaci remontu tego domu ludowego. Z Urzędu Marszałkowskiego staraliśmy się o środki na renowację, odnowę zabytków oraz z Funduszu Odnowy Wsi na wyposażenie budynków pełniących funkcje kulturalne. Składane były również wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Podkarpackiego, do wojewody na remont i modernizację dróg naszych gminnych. Zakończyły się prace nad przyszłorocznym budżetem. Jakie inwestycje w nim się znajdą, takie najważniejsze? Najważniejsze z tych inwestycji to dalsza realizacja takiego projektu właśnie z gminami Lesko i Rymanów, czyli wsparcie energetyki rozproszonej na terenie tych 3 gmin. Kolejne to budowa targowiska, czyli terenu wokół ratusza w rynku w Jaśliskach. Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Moszczaniec. To jest przebudowa stacji uzdatniania wody, jak też budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaśliska. Jak wielki jest budżet pod względem właśnie kwotowym? Jeżeli chodzi o budżet mojej gminy, to jest na rok 2019 kwota 15 481 000. Która sfera ma największy udział w tym budżecie? Największy udział w tym budżecie to oczywiście pomoc społeczna, to jest kwota ponad 4 miliony.
oraz oświata, ogólnie rozumiana kwota ponad 2,5 miliona. Gmina Śliska ma charakter rolniczo-turystyczny. W jaki sposób można wykorzystać ten potencjał? Gmina Śliska ma charakter rolniczo-turystyczny, to raczej takie bardzo ogólne pojęcie, z tego względu, że może tak nieładnie zabrzmi, ale rolnik u nas to gatunek na wymarciu. Niewielu jest tych, którzy chcą się jeszcze parać tym zawodem, czyli jak gdyby zmieniamy ten charakter na turystyczno-rolniczy z akcentem na gospodarstwa agroturystyczne. I tu upatrujemy swoją szansę na nasz dalszy rozwój. Myślę tu o naszych mieszkańcach, gdyż w tych gospodarstwach agroturystycznych będzie można nie dość, że tylko wypocząć i pożytecznie spędzić czas, jak też również zaopatrzyć się w produkty rolne, które oferują nasi mieszkańcy. Problemem dla mojej gminy, jeżeli chodzi o rozwój rolnictwa, to jest rozdrobnienie działek. Na przestrzeni ostatnich lat, już można powiedzieć kilkudziesięciu, podejmowane były próby związane z tak zwaną komasacją, ale niestety bez efektu. I tu jak gdyby upatruję kolejne zadanie na przestrzeni tej nowej kadencji, żeby jednak przekonać właścicieli tych gospodarstw i doprowadzić do scalenia gruntów. A to scalenie na pewno ułatwiłoby, bądź też podniosło atrakcyjność tych gospodarstw i umożliwiło tym, którzy chcą się jeszcze zająć rolnictwem, żeby właśnie to zostało umożliwione. Gmina Jaśliska wiekowo jest gminą młodą. Przypomnijmy, że Jaśliska oddzielną gminą została w 2010 roku. Jakie problemy się z tym wiążą? Tak, młodość tej gminy to jest jej zaleta, ale też jest pewien problem. Gmina Jaśliska została wyłączona z części gminy Dukla i powstała w roku 2010. Gmina Dukla była jedną z większych gmin, jeżeli chodzi o powierzchnię. Większa była jedynie gmina Komańcza. I tu problem jednak duży organizm i duża bezwładność, jak też problem z inwestycjami. A my, będąc na południu tej gminy, zostaliśmy skazani jednak na taki delikatny niebyt. I teraz problemem tej nowej gminy jest to, że bardzo trudno będzie nadrobić te zaległości, które nagromadziły się przez 35 lat. Jednak nie inwestowania w ten teren, ale pomimo tych przeszkód, takim wskaźnikiem, że udaje nam się sporo zrealizować. Jest taki ranking, który prowadzi takie czasopismo Wspólnota Samorządowa i w tym rankingu za lata 2014-2017 gmina Śliska jest na trzecim miejscu pod względem gmin wiejskich na Podkarpaciu w pozyskaniu środków na jednego mieszkańca. Więc świadczy to o tym, że warto było tę gminę tworzyć, choćby i dlatego, co do tej pory udało się zrobić. No właśnie, no teraz zapytam o zalety takiej małej gminy, młodej gminy. Zalety takiej gminy to jest młoda kadra, jeżeli chodzi o urząd gminy. Średnia wieku to jest w granicach 30 lat, więc jest to na pewno zaleta, czyli otwartość umysłu i przygotowanie do wymogów współczesnego zarządzania. Ale jest też problem, brak doświadczenia. I to jak gdyby nas troszkę też stawia w niekorzystnym układzie w stosunku do wielu form, które gmina musi realizować, gdyż doświadczenie, tego się nie da kupić, tego się nie da nauczyć, to trzeba przeżyć. Ale staramy się, żeby to doświadczenie nadrobić się energią i tym młodzieńczym zapałem. I na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Adam Dańczak, wójt gminy Jaśliska. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.